Wymęczone zwycięstwo w tym meczu. Wymęczone zwycięstwo, tak jest, dokładnie. Bardzo nerwowy mecz i tym bardziej cieszę, że udało się wygrać za 3 punkty. Co się stało w pierwszym secie, że tak kiepsko wam poszło? Presja, stres? Może poprzedni mecz wam siedział w głowie? Na pewno wszystkiego po trochu. Na pewno to, że gdzieś w nogach czuliśmy ten wczorajszy mecz, z którego tak naprawdę niewiele nam udało się wyciągnąć, tak naprawdę nic, żadnych punktów. I to najbardziej bolało, bo nie graliśmy źle i naprawdę toczyliśmy równą walkę z Amerykanami punkt za punkt. Aczkolwiek dzisiaj się okazało, że Amerykanie też pokonali Serbów za 3 punkty, więc to nie jest słaba drużyna i zaczyna grać coraz lepiej z każdym meczem. A wracając do tego pierwszego seta, to myślę, że w głowie też na pewno gdzieś się działo, że musimy wygrać. Chyba nie byłoby tego zwycięstwa bez Mariusza Wlazłego. Na pewno. Myślę, że żadnego zwycięstwa nie byłoby. Nie, no bez przesady, bo jest jeszcze Dawid, tak? I Dawid też wspaniale gra i teraz też jak wchodził, to bardzo pomagał drużynie. Ale Mariusz na pewno pociągnął dzisiaj nas do tego zwycięstwa. Ta taka sportowa złość było widać, jak on wybucha i atakuje z pełną mocą. I tego nam trzeba. Skąd ta ilość zepsutych zagrywek? Nie mam zielonego pojęcia, sam chciałbym to wiedzieć. Na pewno przez to, że ten mecz był nerwowy i wiedzieliśmy, o co gramy. Włosi mieli tam sporo pretensji pod siatką, czy to wpłynęło też na was? Włosi zawsze mają dużo pretensji. To jest taki chyba naród i tacy sportowcy i zawsze pamiętam mecze. Oni się zawsze kłócą o wszystko, ale my chyba też trochę, więc jest porówno. Czy ten zimny prysznic z USA pomógł wam na dłuższą metę? Na pewno gdybyśmy z nimi wygrali, myślę, że ten mecz dzisiaj wyglądałby trochę inaczej. Czy nam to pomogło? Myślę, że ten mecz może nam pomóc i trochę z nas zejdzie taka, może nie presja, ale będziemy się bardziej cieszyć z tej siatkówki i będziemy troszeczkę luźniejsi na boisku, a to nam powinno pomóc. Dziękuję Ci bardzo.